A co to za mapka? Oj tak, teraz powinny wam uruchomić się wspomnienia. Moi drodzy, dziś bardzo ciekawa materia, ponieważ zobaczymy mapę, której już nie ma w World of Tanks, Siewierogorsk, i to jej pierwsza wersja z 2013 roku. Mówię pierwsza wersja, ponieważ były dwie. Druga różniła się od pierwszej tym, że była bardziej nastawiona na walkę na krótki dystans, w takich ciasnych uliczkach. Tutaj jesteśmy raczej bardziej nastawieni na snajpę i gry na wieżę, także te wersje, no na pewno były obie ciekawe, ale ta druga mi osobiście bardziej leżała. Tutaj najlepiej odnajdywałem się niszczycielem czołgów lub czołgiem do gry na wieżę. Wtedy nie było super konkurorów, więc bardziej powiedzmy T-30 albo amerykańskim T-110-5. I druga bardzo fajna rzecz to to, że zobaczyłem bitwę na Su-122-54. Wielu graczy przypuszcza, że to właśnie ten pojazd będzie nagrodą za linię frontu, 9 tier, powróci do World of Tanks, ale no ja osobiście w to wątpię. Mówię, dla mnie to będzie to 62M, ale zobaczymy. Tak czy siak, przypomnijmy sobie delikatnie ten pojazd, czym się wyróżniał, dlaczego zniknął, no i też, czy był w ogóle ciekawy, czy warto go w ogóle chcieć, czy powinniśmy żądać, aby Wargaming zwrócił nam go do naszej ulubionej gry o czołgach. Więc pierwsza sprawa, zniknął, bo pojawiło się na 9 tierze coś ciekawszego, obiekt 263. Czy 263 jest lepszy na 9 tierze? Według mnie tak. Wbrew pozorom, Su-122-54 nie było zbyt wybitnym pojazdem. Niektórzy bardzo go sobie cenili, ale tak naprawdę to nie był najlepszą dziewiątką. Miał kilka super zalet, ale one te zalety dawały radę tylko w niektórych warunkach. Właśnie jak tutaj, kiedy można było na przykład snajpić, można było nawalać często, bo tym ten pojazd się wyróżniał. Miał niesamowitą szybkostrzelność, ogromne uszkodzenie na minutę. Ale moi drodzy, tych zalet jeszcze było parę. Poza tym fajnie się rozpędzał, miał bardzo silne jarzmo, do tego niską sylwetkę i genialne ukrywanie. No ale tak naprawdę na tym kończyły się jego zalety. Potem było już tylko gorzej. No jeszcze można tylko rzec, że na godzie miał dużo penetracji, ale raczej tego spodziewamy się po TD-ku 9 poziomu. Słuchajcie, dokładnie 340 na pocisku, hit. Ale zwykła amunicja, no troszkę słabiej, 258. W tamtych czasach pamiętajcie, że kredyty bardziej się szanowało. Tak, to jest 2013 rok, wtedy inaczej wyglądała polityka Wargaming i kredyty były dużo cenniejsze. Wolniej się je zbierało i też z większym bólem się je wydawało. Jakie były, słuchajcie, wady tego pojazdu? No było ich pełno, właśnie penetracji na amunicji podstawowej, bardzo skromna wartość HP, dość niskie uszkodzenie na pocisk, 440, nie oszukujmy się, to jest dość mało. Porównajcie sobie to teraz z Jak Tigerem, obiektem 704, no znacznie, znacznie mniej. Do tego wolny obrót, słaby pancerz poza jarzmem, no i tak naprawdę jeszcze opuszczanie armaty. Zobaczcie, tutaj to opuszczanie jest istotne, a jaki problem bohater ma, aby opuścić działo. Też jak obracamy się, to widzicie, cała nasza sylwetka się obraca. To nie jest tak, że tylko wystarczy obrócić leciutko działo w prawo, tylko cały pojazd się obraca i wtedy celownik się psuje. Musimy od nowa go skupiać, więc to jest też wada, że ten celownik niestety bardzo cierpi przy obrocie, jest słaby wychył armaty. Także tych wad, no jest dużo, nie można powiedzieć, że mało. No ale niektórym bardzo pasował taki styl gry. Ja jednak uważam, że na 9 tierze 263, obiekt 263 jest lepszy. W tej rundzie bardzo dobrze zobaczyliście też, jak wygląda walka tym pojazdem na krótki dystans. Ogromne problemy i zarazem spora strata w HP. Ale jeszcze parę słów chciałbym dodać o mapie. Teraz bohater ma idealne bicie na te wszystkie tutaj zagłębienia. Muszę powiedzieć, że jeżeli zdobyłeś tą część mapy, sektor E9, E0, naprawdę te pojazdy w dole, no one są rozszarpane. Tam też jest taka półeczka, nie wiem czy ją widać. Tam bardzo często ustawiały się właśnie niszczyciele czołgów z północy. O tam, prawda? Te sektory A8, A9, tam stoją te deki często. Stoją, stały. Ale w tej rundzie większość już została zniszczona i teraz te pojazdy w dolinie są rozszarpane. Przykładowo ten lew, no on nie ma szans, bo mówię, dostaje z dwóch stron.
Tutaj go przebijamy bez większych kłopotów. No pamiętajcie, w tamtych czasach było znacznie mniej pojazdów. I też na przykład łatwiej było według mnie zapoznać się z czułymi punktami. Kiedyś naprawdę gama pojazdów była bardzo skromna i w ten sposób gracze mogli szybko nauczyć się, że tego przebijamy tu. Teraz są też jednak takie sytuacje, że mamy parę oklepanych maszyn, które widujemy głównie, ale jednak ogółem pojazdów w World of Tanks jest znacznie więcej, więc trzeba więcej wiedzieć, gdzie mierzyć i tak dalej. Na pewno ta podstawa podstaw jest raczej wszystkim znana. Pojazdy, które pojawiają się głównie, ale jest parę rzadszych, które mogą zaskoczyć nowego gracza. Lorka dobita. No i tutaj już można spokojnie powiedzieć też, że gdyby nam rąbnęła, to przypuszczalnie 500 HP mogłaby zabrać, bo pamiętajcie, to była jeszcze arta przed wprowadzeniem ogłuszenia, także robiła znacznie więcej uszkodzeń. Co prawda to była lorka, ale taka lorka kiedyś wcale nie była taka słaba. Wbrew pozorom wydaje mi się, że lorka bardzo straciła. Mówię o arterii, nie mówię o premce, medzie. Uważam, że lorka dużo straciła, bo jej główna zaleta, właśnie ta szybkostrzelność, obecnie nie ma w ogóle znaczenia, bo ona robi bardzo mało, bardzo, bardzo mało uszkodzeń i rywale praktycznie się jej nie boją. Ogłusza i to jest głównie problem, ta irytacja wynikająca z ogłuszenia. Same uszkodzenia są bardzo skromne, zwykle 100, 150, 200, szczególnie jak rzuci taką lorką na dychy, to no, taki gracz naprawdę robi mało damage'a. No i porównajcie sobie to teraz z takim GW Tiger MP, który kurde jak rąbnie, to naprawdę zaboli nawet dychę. Także dlatego też uważam, że artyleria francuska w obecnych czasach nie jest za ciekawa i ją odradzam graczom. Niemiecka, amerykańska, na randomie jak najbardziej OP. No, brytyjska bardziej na klanówki, a radziecka, no to powiedzmy, że jest czymś pomiędzy tym wszystkim, ale jednak najmniej ciekawa dla mnie, bo ani nie ma uderzenia, ani ogłuszenia. No i przez to taka jest nijaka. ST1 dobity, ostatni frag, 10 w tej rundzie. No i wydaje mi się, że szybko można zobaczyć tutaj główne zalety i wady tego SU-122-54. Dlaczego byśmy mogli go chcieć albo nie chcieć w swoim garażu. Ja tak jak powiedziałem, raczej nie nastawiałbym się, że ten pojazd prędko powróci do WOTA. Prędzej czy później powróci, bo wiadomo, że z czasem Wargaming ma coraz mniej pojazdów do dodania do gry. I sięga po te starsze, które kiedyś były, ale wycofał. Przykładowo jeszcze jest Aufklärung Panther, prawda? Niemiecki czołg lekki, który też mi się wydaje, że za jakiś czas będzie wprowadzony. Jeszcze go tam trzymają w zanadrzu, ale to SU jak najbardziej może powrócić. Ja osobiście stawiam, że on powróci jako premka 8 tieru. Zrobią coś jak z Lorrainem 40 ton. Na pewno pamiętacie Lorkę, jak była na 9 tierze. Przeczuwam, że SU czeka podobny los. Pogorszą parametry i dadzą na 8 tier. Jako takie przerośnięte SU-122-44. Także to było na tyle w tym materiale. Dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że taka bitewka Wam się podobała. Do zobaczenia. Cześć.